zaprzeproszony Słowo Boże. Myślę, że ten obraz basów, które muszą zasnąć, żeby później zaśpiewać z wielką radością, to będą nam towarzyszyć w czasie całego Wielkiego Postu. Myślę, że to ważne słowa, żebyśmy czasem umieli się wyciszyć, żeby później się jeszcze z większą radością zwracać do Pana Boga, czy ogóle do drugiego człowieka. Bardzo serdecznie Bóg zapłaci. Dziękuję Wam, drodzy muzycy, że jesteście tutaj w Kościele i modlicie się za swoich kolegów i koleżanki. Pamiętajcie, że jak Wy pierwsi przestaniecie się modlić, to ludzie będą również o nich zapominać. To, że jesteście tu w Kościele z Waszymi instrumentami, ubrani w ten właśnie strój, w którym występujecie na scenie, to jest bardzo piękne świadectwo, ale także nam bardzo potrzebny znak. Bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście. Dziękuję Wam, moi kochani, za Waszą obecność na tej mszy świętej i dziękuję Wam bardzo też za Waszą modlitwę w czasie 40-godzinnego nabożeństwa, bo to było wiele modlitw, wiele różnych rozmów z Panem Bogiem na różne tematy. Bóg zapłaci za tę chwilę adoracji. Jeszcze chciałem jednego człowieka polecić Waszej modlitwie dzisiaj i złożyć mu serdeczne życzenia, bo oprócz Pana Henryka mamy tu jeszcze w Kościele jednego jubilata, a jest nim ksiądz Adrian, który właśnie dokładnie dzisiaj ma swoje urodziny, 27. Księże Adrianie, wszystkiego najlepszego, niech Pan Jezus błogosławi, strzeże każdego dnia i prowadzi. A Was wszystkich proszę o modlitwę za księdza Adriana. Wszystkiego najlepszego. Miłość i wiara, gdy